Witam Was, legendowicze, po dłuższej przerwie i choć kwestia mojej monetyzacji na czas publikacji tego filmu jest jeszcze nierozstrzygnięta, to mimo to postanowiłem dać Wam nowy materiał, w międzyczasie czekając na odwieszenie YouTube'owego wyroku. A w tym odcinku, jak można wnioskować po tytule, będzie mowa o mało znanym słowiańskim demonie. Jest on demonicznym kotem, a właściwie demonicznym królem wszystkich kotów domowych, zaś wiara w niego pochodzi z dawnych terenów Słowian białoruskich oraz też z terenów bałtyjskich, takich jak Litwa. I choć nie jest to istota występująca w polsko-słowiańskim bestiariuszu, to jednak myślę, że warto o niej opowiedzieć, bo zapewne to właśnie Wargin był i jest protoplastą znanego nam dzisiaj czarnego kota, zwanego też chowańcem i nieodzownego atrybutu każdej szanującej się wiedźmy. Jestem też pewien, że o owym Warginie bardzo często słychać było na terenach zamieszkanych przez naszych przodków, a które to tereny leżały w pobliżu wcześniej wymienionych sąsiednich krajów. Więc dlatego też postanowiłem poświęcić ten odcinek temu właśnie mrocznemu i wielce groźnemu demonowi. Ale nim zacznę opowiadać o owym królu kotów, to myślę, że warto najpierw wspomnieć o jego poddanych, czyli o kotach domowych, jakie znamy po dziś dzień. Bo jak zapewne większości wiadomo, koty domowe nie są zwierzętami naturalnie występującymi na naszych terenach, a nawet nie są one zwierzętami naturalnie występującymi w całej Europie. A zatem skąd wzięły się koty domowe i w jaki sposób do nas dotarły? Otóż koty w przybliżeniu zostały udomowione około 4000 lat przed naszą erą, a działo się to najprawdopodobniej na terenie Afryki, gdzieś wśród pustynnych terenów Nubii. Natomiast na nasz kontynent zwierzę to dostało się wraz z wczesną żeglugą, gdzie licznie zabierane były one na pokłady statków, gdyż wykazywały pożądaną wówczas cechę, a mianowicie skutecznie zwalczały one gryzonie, przenoszące morderczą wówczas dżumę. I po dopłynięciu do europejskich portów, na przykład włoskiego czy hiszpańskiego, część takich pozyskanych w Afryce kotów oczywiście wymykała się na wolność, po czym zaczęły one krzyżować się ze swoimi dzikimi odpowiednikami zamieszkującymi europejskie lasy. I głównie mowa tutaj o żbiku, z czego najczęściej powstawały znane nam dzisiaj dachowce, które w znacznie mniejszym stopniu lękały się ludzi i z czasem zaczęły przychodzić do ludzkich gospodarstw. Oczywiście zapewne nie tylko brak lęku przed człowiekiem zwabiał w pobliże ludzkich osad owych kocich przybyszów, ale z pewnością był to również zapach wyrzuconych resztek jedzenia oraz oczywiście woń gryzoni, od których w dawnych czasach pozbawionych kotów domowych dosłownie się roiło. I tak to mamy dziś owe mruczki w naszych domach. I co ciekawe, prawdopodobnie w ogromnym stopniu to właśnie koty domowe uratowały całą Europę przed totalną zagładą, czyli przed zbierającą ogromne żniwo czarną śmiercią. A było tak, ponieważ tępiły one nośniki zakażonych tą właśnie chorobą pcheł, zjadając i odstraszając od ludzkich siedlisk w zasadzie wszystkie możliwe gryzonie. I tutaj nasuwa mi się pewne powiedzenie, usnute przez jednego z najwspanialszych pisarzy fantasy, które mówi, że nawet najmniejsza istota może zmienić bieg przyszłości. I choć powiedzenie to odnosi się do fikcyjnego świata oraz żyjących tam równie fikcyjnych istot, to w tym przypadku idealnie pasuje do egzystujących wśród nas kotów. Zatem pamiętajcie o należytym szacunku dla dzisiejszych mruczków, bo są one cichymi bohaterami, którym najprawdopodobniej zawdzięczamy swe dzisiejsze istnienie. Dobrze, skoro o kotach mamy już wszystko wyjaśnione, to co z samym królem kotów, Warginem? Jak on wyglądał, jakie miał moce, no i czym dokładnie ów Wargin w ogóle był. I już na samym początku dodam, że nie był on milusińskim kotkiem, jak te, które obecnie hasają wśród nas, ponieważ był on groźnym, brutalnym i mrocznym bytem, którego z pewnością nie chcielibyście napotkać. Ogólnie mówiąc, był on tak zwanym przysłowiowym wilkiem w owczej skórze, tyle że w tym przypadku zamiast o wilku mowa jest o demonie, okrytym skórą kocią zamiast owczej. I jak już wcześniej zostało wspomniane, Wargin pochodzi z terenów dawnej Litwy oraz Białorusi, zwykle cechował się tym, że był ogromny, znacznie większy od zwykłego kota domowego, posiadał on błyszczącą i piękną, czarną jak smoła sierść, która w nienaturalny sposób zawsze była w idealnym stanie, niezależnie od okoliczności. Istota ta miała też wielki, bardzo puszysty, niemal nastroszony ogon, którym kot ten zwykł gładzić swych skazanych na zgubę właścicieli. Ci zaś, ulegając wdziękom przepięknego kota, wpadali tym samym w sidła owego złowrogiego demona. Ponadto demon ten posiadał również niesamowicie hipnotyzujące i gorejące ślepia, którymi hipnotyzować miał wpatrujące się w nie osoby oraz im rozkazywać. Potrafił on też za pomocą mruczenia doprowadzać ludzi do kompletnego szaleństwa, a w ostateczności do czynów skrajnych i niegodziwych.
Wargin miał też właściwości dane istotom astralnym, gdyż posiadał on umiejętność pojawiania się znikąd, jak i równie zagadkowego znikania oraz materializowania się w pomieszczeniach kompletnie zamkniętych, niedostępnych dla zwykłego kota. I kiedy już zły los przygnał takiego osobnika do czyjegoś domostwa, to wówczas zwykle wszyscy jego mieszkańcy doznawali nieodpartej fiksacji na jego punkcie, którą śmiało można nazwać czcią, ponieważ demon ten przejmował wówczas całkowitą kontrolę, w szczególności nad osobami, które wybrał sobie na swych panów bądź panie. Wówczas osoba taka zaczęła przejawiać bardzo silne objawy rozmaitych zaburzeń psychicznych. Ktoś taki zaczynał być wielce agresywny, złośliwy i zły, aż z czasem osoba taka całkowicie traciła lęk przed kimkolwiek i przed czymkolwiek. Przez co też bywało, że ludzie ci dopuszczali się niewytłumaczalnych zbrodni, bardzo często na swych najbliższych i zapewne na tych, którzy owego demona przejrzeli, próbując się go pozbyć. Zaś ze strony owładniętych czarem Wargina osób, w najlżejszym przypadku dochodziło do kompletnego załamania psychicznego, a w najgorszym do targnięcia się na własne życie. Co zapewne działo się wtedy, gdy człowiek taki przestawał być już potrzebny owemu demonowi, zaś ten ruszał na poszukiwanie nowych ofiar. Dlatego też z powodów wyżej wymienionych, Wargin znany był jako demon udręki, męki oraz szaleństwa, co stawiało go w randze jednych z najgroźniejszych istot demonicznych, jakie tylko napotkać mógł ówczesny człowiek. Ale nie było tak źle, bo owego demona oraz jego zgubną działalność dało się zażegnać, bo w czas rozpoznany Wargin mógł być przegnany, a nawet zniszczony przez miejscowego szamana lub też znachora, jeśli tylko ten znał odpowiednie zaklęcia i sposoby na pozbycie się owego mrocznego i morderczego bytu. Zaś dziś owe przypadki, w których jakaś grupa domowników lub pojedyncza osoba nagle oszalała i gdzie za całą sytuację obwinia się kota, tłumaczy się pierwotniakami toksoplazmozy roznoszonej przez koty, które w pewnym momencie spożyły zakażone tą chorobą gryzonie, co często tłumaczone było po prostu opętaniem przez złego ducha bądź demona. I oto kilka starych opisów, które tyczą się zagadnienia, jakim jest Wargin i sytuacji z nim związanych. Wyborny to kot, ogromny. Jaka sierść na nim błyszcząca, cały czarny jak węgiel, jakie jaskrawe oczy, to jest prawdziwy król kotów, przywieziony jak największa rzadkość. Kot wskoczył zaraz na stół, pani pogłaskała go ręką, on zaś przymrużył swe piękne oczy, podniósł półkolem grzbiet czarny i mrucząc przechadzał się poważnie po stole. Pani zachwycona wzięła go na ręce, kot piękny, łaskawy, trafił do gustu, miał jej wszystkie zgody. Po czasie wszyscy zaczęli postrzegać jakąś odmianę w pani, pokazały się w niej jakieś dziwne kaprysy, nuda, niespokojna była, swarliwa, pokojówek i sług karała bez winy, łajała sąsiadki, krzyczała na męża. Tu zaś jest opis tragicznych skutków mruczenia kota, a w szczególności mrocznego Wargina. Roje os wyleciały jej z ust, rozsypały się po całym pokoju, kąsały wszystkich i plątały się we włosy blisko stojących osób. Kot, sprawca tego, okropnie wrzeszczał biegając po stole, rzucał się dziko na okna i ściany, na koniec skrył się za piecem i tam miauczał przeraźliwie, jakoby płaczem ludzkiego dziecka. Pani lubiła bawić się z kotem i on nieczystym burczeniem swym, w głowie jak w gnieździe, rozmnożył jadowite osy. Panu domu radzono mieć się na ostrożności, wszak koty mają truciznę, a najwięcej te czarne. Jeśli natomiast chodzi o mitologię słowiańską, to wśród ludów nadbałtyckich przeciwnikiem boga Perkunusa, którego również uważa się za Peruna, był właśnie kot. Oczywiście w czasach, których kotów domowych jeszcze nie było, kotem takim był dziko występujący u nas i tajemniczy żbik lub ryś. I zwierzęta te przez dawnych Słowian z racji swojej skrytej natury widywane były bardzo rzadko, co oczywiście tworzyło na ich temat rozmaite i niewiarygodne mity oraz opinie. Z tego też powodu Słowianie uznali koty za istoty wielce tajemnicze, magiczne. Uważali też, że koty zawieszone są między światem żywych i umarłych, reprezentują sobą zaświaty, a zatem i samego pana świata podziemnego, czyli Velesa, wielkiego przeciwnika Peruna, czy też w zależności od podań Świętowita bądź Swarożyca, co w kulturze słowiańskiej stawiać miało kota na stanowisku wrogich Perunowi istot. Jednak Słowianie wierzyli też, że kot jest duszą ich przodków, który po pojawieniu się w okolicy opiekuje się nimi oraz ich gospodarstwem. Oczywiście wiara chrześcijańska, czyli głównie Kościół, wcielił koty w zastępy samego szatana, czyniąc z nich pomocników wiedźm i roznosicieli wszelkiego zła oraz nieszczęścia.
To już koniec odcinka opowiadającego o królu kotów w Warginie, demonicznej słowiańskiej istocie, której nie chcielibyście spotkać. Tymczasem ja dziękuję Wam za obejrzenie tego materiału. Oczywiście zachęcam też do subskrypcji kanału, zostawiania polubień oraz komentarzy. Wyjątkowo też zachęcam Was do włączenia w tle moich playlist, ponieważ YouTube ostatnio pozbawił mnie wielu godzin oglądania, a zatem i monetyzacji, także wszelka pomoc z Waszej strony będzie w tej sytuacji bezcenna. Jeszcze raz dziękuję i do następnej legendy.